Tak się składa, że na początku roku 2020 nie wychodzą żadne interesujące tytuły. Dopiero jakoś w marcu chyba będzie coś interesującego, z tego co pamiętam, jakieś AAA, albo nawet w kwietniu, bo chyba Final Fantasy VII Remake był przeniesiony. No więc przez te pierwsze 2 albo 3 miesiące nie będzie się wiele działo, no więc tak, muszę nagrywać z jakichś starszych, ciekawych gier. No więc tak, ostatnio robiłem nawet takie małe, nie wiem, głosowanie, z tego co pamiętam. No i wiele osób mówiło, że jest zainteresowanych właśnie najbardziej Wiedźminem oraz The Last of Us. Te dwie gry będę nagrywał właśnie na początku roku. No i zacznę od samego Wiedźmina. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia z tą grą, muszę przyznać, że nie są one jakieś wybitnie duże. W jedynkę ani dwójkę w ogóle nie grałem. W trójkę grałem jedynie na PlayStation jakoś 3 lata temu. Tak może za 2 godziny z tego co pamiętam. Nie miałem wtedy zbytnio czasu, żeby dłużej to nagrywać. Chyba można nawet znaleźć z tego odcinki, ale w każdym razie były one w beznadziejnej jakości, więc tak postanowiłem, że nagram to wszystko na PC-cie w Uber jakości, bo ona się tak tutaj dziwnie nazywa. Nie wiem czemu nie Ultra, to jest Uber. A więc tak, jedziemy Uberem i ciśniemy. Czy chcemy zrobić Dark Souls z tej gry? Chcemy, oczywiście, że tak. Wyświetlenie samouczków powiedzmy, że włączone. Co jest symulacja wyborów z U2? Nie wiem, powiedzmy, że tak, niech będzie. Nie wiem, czy nie będę tego jakoś tutaj ciął, bo zapewne wszyscy już to dawno widzieli. Te wszystkie cutscenki, nie wiem, czy jest ktoś tutaj z widzów, kto albo nie ogląda, albo nie grał w tą grę? Jeżeli tak, to piszcie. A więc zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz. A, tutaj mamy skille, dobra, to jest jedna rzecz. Minimapa, dobra, no trzeba będzie to wszystko ogarnąć. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz w takim razie. Jednak ładna ta nasza przełęcz. No, trzeba przyznać, że wygląda to znacznie lepiej niż na PlayStation. Mogę tutaj jakoś podskoczyć? Nie! O mój Boże, dlaczego... To nie powinno tak wyglądać. No, ja chciałem wskoczyć sobie na tą barierkę, żeby mieć lepszy widok, no ale... Dobra, więc pierwszy trening. Czy wy to pamiętacie? Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! O-o! Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa! Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Chyba radzi sobie całkiem nieźle. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej, no. Ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Dobra, lepiej, żeby tak było. Lepiej, żeby tak było. Wesemir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każe ci zjeść miskę ślimaków. Tych bez skorupek. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. Ja bym chyba wolał bez skorupek niż z skorupkami zjeść, kamanno. Idziemy przez mury. Pewnie, że przez mury, w sumie sam nie wiem, samouczek jakiś, nie tym razem. Ciśniemy bez. Nie tym razem. Wierz mi, lepiej, żeby Wesemir długo nie czekał. Myślę, że najlepiej od razu przejść na ten największy, otwarty świat, no i wtedy zobaczymy, jak to się tutaj prezentuje. Więc ten początek będę tutaj dużo skipował, a później jak przejdę na te tereny, co nie grałem, no to wtedy bardziej to wszystko będę uważniej czytał i przechodził. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujku Wesemirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem, ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u pantery Tigris, w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej.
czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Nie odwracaj kota ogonem, hej. Nie odwracaj kota ogonem. Wiedźmin musi umieć zmylić przeciwnika. Sam tak mówiłeś. Możliwe, ale nie ćwicz moich mądrości na Wesemirze, dobra? Bo się doigrasz. Dobra, jest najważniejszy tutaj. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Z kukłą ma trenować? What the hell? Dobra, więc przypomnę sobie, jak się tutaj gra. Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Podstawy? No w sumie sam nie wiem, znaczy ja się tutaj pouczę tego wszystkiego, żeby zobaczyć, jak to wygląda, najwyżej wam pominę, od razu przejdę dalej i tyle. Lepiej przećwiczmy chyba podstawy. Nie jest jakoś zbytnio ciekawe. Podobno praktyka czyni mistrza, a jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Dobra, koniec walki, okej. Dobra, więc trening wygrany i to było na tyle. I tutaj się chyba będą jakieś ważne rzeczy działy, pamiętam. No, więc chwila, moment. Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Co ona robi? Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kaer Morhen. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Może to jest Ciri? Co to? Wszyscy zamrożeni. Czekałem na ciebie, biały wilku. Nie! A i to wszystko sen był tylko, no dobra. Czyli teraz będziemy na ten otwarty świat ruszali chyba. Miałem koszmar. O czym? Długo by mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Śnił mi się Kaer Morhen. Nawet nie wiem, co to jest w sumie. Zaczęło się w komnacie gościnnej Kaer Morhen. Grzałem się w bali, a obok. Triss. Yennefer, zabawne co? Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. Ciekawe, czy to miejsce naprawdę będzie można odwiedzić, tam gdzie byliśmy. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Potem trenowaliśmy Ciri. Potem poszedłem po Ciri. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Mała diablica. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się Dziki Gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć. Dziki Gon się nazywają. To tylko sen. Dobra, w takim razie... Śniło mi się, kiedy coś jej gryziło. Nie, to pora jechać i tyle. Nie ma co opowiadać więcej. Zaraz będzie jasno, pora jechać.
Jakiś list tutaj mamy. Co to za język w ogóle? Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne, co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wieżbica pod Wyziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. To sprawa prywatna. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Wypchanego jednorożca, co? Służył nam z... Nie mam pojęcia, dobra, to powiedzmy prywatna sprawa. Prywatna. Bardzo prywatna. Aha. Rozumiem. Być może znaczy, z poprzedniej części coś, nie wiem. Ale może to i lepiej. Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj, słyszysz? No chyba mam pierwszą walkę, no dobra. Nareszcie coś się dzieje. Mieszkańcy kontynentu i Skellige nie mają łatwego życia. Nie dość, że wokół panuje wojna, to jeszcze wszędzie aż roi się od potworów. Oczywiście, że tak, a więc walczymy. Czy jest to jakiś pierwszy przeciwnik? Gram tutaj na wysokim poziomie trudności, więc trzeba będzie tutaj trochę uważać jednak. Dobra, skupmy się może na jednym gulu. One. To jest dynamiczna akcja jednak, trzeba przyznać, nie? O! Trochę mi tutaj odjął. Uderzenia krytyczne, znakomicie. No to są jacyś prości przeciwnicy akurat. Proszę bardzo, jak ich robimy. Tylko żebym tutaj konia swojego nie zaatakował przypadkiem. Może jeszcze jakiś skill możemy tutaj skorzystać. Axie, który tutaj... Kinetyczne uderzenie, proszę bardzo. Dobra, i teraz ciśniemy. Co z tym naszym? On tutaj dużo nie robi. Dobra. To by było na tyle, come on. Wo! Nice! Kurde! Gul mi ucieka! Jest porąbany! Dobra, to by było na tyle. Zadawanie przeciwnikom ciosów generuje punkty adrenaliny. To jest tutaj w górnym lewym rogu. Gdy rozwiniesz odpowiednie umiejętności, będziesz mógł je wykorzystać do specjalnych ataków. No tak. Gdzie dobra. Przeszły wojska, tam trupojady. Żywotność można zregenerować jedząc lub medytując. Jedzenie eliksiry można umieścić w kieszeniach sięgając, dobra, czyli w dolnym i górnym... tym... strzałce. Dobra, więc dosiąć płotka. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenie? A, czy jeszcze mogę tutaj szybciej... Przytrzymaj A. Nie, okay, bo zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie. Więc proszę bardzo, otwarty świat. To wygląda całkiem nieźle, jednak trzeba przyznać. Jednak znacznie lepiej niż... jak grałem na PlayStation, czyli przytrzymaj... Źle się wojna dwukrotnie wciśnij. Dobra. Naszych? Jakich naszych? Jeszcze jak płynnie. Mam nadzieję, że będzie to ładnie wyglądało na gameplayu. Radowid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mi? W coś trzeba wierzyć, bo żyć się odechciewa. No ja niestety nie wiem, o co chodzi dokładnie z tą fabułą. I się Radowid. Będzie się trzeba tego wszystkiego tutaj dowiedzieć. Jedziemy? No ścigamy się, czy co? Na pomoc! Na pomoc! No, to jest chyba gryf. To jest jeden z trudniejszych przeciwników. O
kurde, na całego konia może wziąć, okej. Poleciał? Poleciał. Możesz wyjść. Na bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? Parę koron, powiedzmy, że na razie nie. Nic nam nie jesteś winien. Byłeś w potrzebie, to pomogliśmy. A mówią, że wiedźmini serca nie mają. Żeby z zapłaty, to nawet palcem nie kiwną. Mówią też, że myszy rodzą się ze zgniłej słomy. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi na takie do najmniejsze decyzje mogą mieć wpływ na przyszłość, więc... A szukacie kogo? Może się coś przyda. Pewnej kobiety. Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w białym sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Poza tym, gospodyni to moja kuzynka. Wspomnijcie, że bram was przysyła, to przyjmie jak swój. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasną, ale napiłbym się dobrej żytni, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. No to jedźmy. Dobra, więc gdzie są nasze konie, bo one te jakoś odjechały. Czy mogę go jakoś przywołać? Do Bestertyusza dostał dodany nowy wpis. Dobra, czyli to jest nasz koń, proszę bardzo. No i ruszamy. Powiedzmy, że ten, za tym naszym. Myślę, się muszę tutaj przyzwyczaić. Co się dzieje w ogóle? Nasz koń ma jakąś tutaj... Swoją drogą, osłonę? Gryf tak blisko wsi. Dziwne to było. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem. Ale tu? I jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi, spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Zachowuj się, pamiętaj, że strażnicy i ochroniarze nie tolerują kradzieży. Oczywiście nie zamierzam tutaj kraść, przecież jestem dobrą osobą, nie? Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Dobra, w jakieś tutaj odpowiednie miejsce tego bym wjechał. No i zobaczymy, co się będzie tutaj działo. Pamiętam, że jakieś tutaj ważne decyzje były, że może tutaj dojść do bójki. Jakieś w sumie tyle. Jednak to było parę lat temu. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadny to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Z parszywymi odmieńcami. Chyba nie chcesz ze mną walczyć, panie. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Zdążyliśmy się z nim pozwać. Napadł na twojego krewnego, Brama. Brama? Co z nim? Żyje i pozdrawia. Mości, wiedźmini! Jadło i napitek na mój rachunek! Co podać? No okej, okay. Czyli mogę tutaj różne wybory. Opcje, przy których wyświetla się ikona, oznaczają przejście do handlu.
Co masz za szynkwasem? Co to jest szynkwas? Kurde! Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Jakie staroświeckie słowa, nie wiem. Starodawne raczej, można powiedzieć. Można kupować oraz sprzedawać przedmioty. No w sumie dużo tutaj niestety nie mamy. Sklep, okej. Okay. A gdzie jest nasz gold? Chyba w górnym lewym rogu. Dobra, więc co by się tutaj przydało? Katapulta? A, to jest karta do Gwinta. To jest oczywiście ta gra karciana, ale niestety nigdy w to nie grałem, więc... Jak na razie chyba skupię się na jakichś, nie wiem... ciekawszych, znaczy takich jedzeniach albo coś w tym stylu. Ale tutaj na przykład pierożek. Czy to nam wystarczy? Ile to kosztuje? Za 5 zł. Dobra, więc nie wiem. Czy to się w ogóle będzie jakoś psuło? Nie mam pojęcia, dobra. Coś tutaj sobie weźmiemy. Jakiś ser, nie, ser może nie będzie aż taki dobry. Spirytus, tak jest! Bierzemy spirytus. Kurde, ile to kosztowało, dobra. Za mało pieniędzy. To beznadzieja, krótko kurczaka. Tutaj jest strasznie duży... Duża różnorodność tych wszystkich itemów. To trzeba przyznać. Dobra, więc to by było na tyle. No i teraz... Dobra, i co teraz? Jest zlecenie na tego gryfa, czy zobaczymy? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Dobra, więc na razie nie możemy tutaj nic z tym gryfem zrobić, a więc szukamy pewnej kobiety, oczywiście. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. A, to już wiadomo, o kogo chodzi, hech. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Dialogi, koniec rozmowy, okej, okay, no dobra. No to w takim razie popytam jakieś inne osoby, no. Dzięki, to wszystko. A miało być jakieś tutaj jedzenie na... dla mnie za darmo, za to, że tutaj pomogłem... kuzynowi, nic nie ma. No trudno. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Dobra, czyli teraz już solo tutaj idziemy, ten sobie jakoś tutaj poradzi. Lepiej żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Dobra, może ci będą coś wiedzieli. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Ja chcę tylko porozmawiać. Opcje, przy których wyświetla się ikona trójkąta, oznaczają możliwość rzucenia uroku. To ja tak mogę robić? What the hell? No to spróbujemy, zobaczymy jak to zadziała. Dawaj, ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźma Krozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Dobra, może lepiej tutaj już więcej... nie kusić losu. Do tamtych raczej już nie podejdę. Więc nie wiem, może ten na przykład będzie coś wiedział. Ten akurat tutaj solo jest. Kim ty w ogóle jesteś? Witam serdecznie. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. No dobra, w takim razie... Napiję się. Zobaczymy. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją?
Yennefer z Wangerbergu? Ten tak szybko wie, o co chodzi? Jakiś mnich, nie wiem. Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd ją znasz? Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii, rzeźnika z Blaviken. Wiesz, kim jestem? Dobra, ale to nie o to tutaj chodzi. Gdzie jest Yennefer? To jest najważniejsze. Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. No dobra, mnich okazał się całkiem przydatny, ale też nie wiem, czy on to jakoś nie kantował. Ale skądś nas tutaj znał. Dobra, z tymi nie chcę raczej tutaj rozmawiać. Nie wiem, czy ja już powinienem temu powiedzieć, że... Znalazłem jakieś informacje? Chyba nie. Jeżeli zobaczycie tutaj na mapę, to każe nam tutaj wyjść na dwór. Być może jeszcze gdzie indziej tutaj podejdziemy. O, co się dzieje? Już sobie wypiłeś? Co, mam walczyć? Oni tam byli przed chwilą w środku, what the hell? Nie chcemy tu takich jak ty. Chyba trzeba będzie zawalczyć... trzech na jednego? Lepiej wezwijcie jeszcze kogoś na pomoc. We trzech możecie nie dać rady. Sam bym ci naklepał. Gdybym miał worek na głowie i związane ręce. Chociaż nie, wtedy też nie. Ciesław, Leszko, odstąpcie! Tam przy błędzie nauczkę w pojedynkę! Już mam tutaj walczyć? Kurde! No nie! Trzeba na pięści, czy ja mam tutaj miecz wyjmować? Chyba nie, lepiej. Ale mu kopa sprzedałem, dobra. No nie, ale raczej nie chcemy ich tutaj zabijać, nie? Tyle powinno wystarczyć, dobra, chłopie. Raczej nie powinniśmy tutaj walczyć, no ale nie ma innego wyboru. Dobra, więc położeni. I co teraz? Mamy jakoś jechać, czy co jest naszym obecnym celem? Może jakoś z kotem porozmawiam? Nie, chyba nie. Czy ja mogę jakoś tutaj odpalić mapę świata? Co jest naszym obecnym celem, nie? Jakoś tutaj niczego akurat nie widzę. A, tutaj trzeba się dostać. Mogę jakoś to oddalić w ogóle? Mapa świata. Tutaj trzeba się dostać, tak? Bez i agrest. O, wow, zaraz, zaraz. To jest jednak całkiem duży świat. A, czyli tu jest ten Kaer Morhen. Czyli to miejsce, w którym był ten trening. No jak grałem parę lat temu, pamiętam, no to akurat nie udało mi się jeszcze tutaj dojść. Dobra, więc ruszamy. Wsiadamy na konia i ciśniemy. Gdzie jest nasz koń? To jest ten? Nie. Ten drugi chyba, Płotka, proszę bardzo. Kurde, ale ja się tutaj trochę zbugowałem, ja chcę stąd wyjść. No nie! Come on, no! Dobra, chyba nie da rady jednak. Dalej, Płotka, dalej! No nie, właśnie coś się zepsuło. Gdzie jestem w ogóle? What the hell? O, nareszcie, dobra, więc jedziemy na pierwszą przygodę. Co z tego wszystkiego wyjdzie? Dobra, więc w górnym prawym rogu oczywiście mam tutaj mapę. Więc zaraz sobie tutaj jakoś poradzimy, tylko nie chcę tutaj zbytnio przeszkadzać innym ludziom. Dobra. No i teraz się dopiero zacznie.
Jeżeli chodzi właśnie o to, gdzie udało mi się dojść, pamiętam, była na przykład taka misja z Baronem i chyba ją udało mi się doprowadzić do końca i to jest koniec moich doświadczeń z całą serią Wiedźmina, więc to jest chyba taka pierwsza poważna misja. Taki czerwony Baron był, pamiętam, nie? Więc zapewne wiecie, o czym tutaj mówię. Miejsce mocy. A więc nasza misja, z tego co pamiętam, była jakoś tutaj do góry. A co tutaj należało zrobić? Witam serdecznie. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem Wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę. Macie do mnie interes, czy co? Może jeszcze coś takiego? Zgaduję, że kapitan będzie miał do mnie interes. To wojsko, Nordlingu, tu się nie zgaduje. Do wieży! Dobra, poszło w sumie łatwiej niż sądziłem, niż pamiętam. Co jest? Coś zaczął krzyczeć za mną, nie mam pojęcia. Dobra, więc idziemy prosto do niego, raczej nie ma tutaj rozmawiać z tymi wszystkimi. Mówisz tutaj żołnierze z Nilfgaardu. A czy tutaj są jakieś różne bronie? Obrażenia plus 9, czy mnie w ogóle na to stać? Ile to kosztuje? 43 to wcale nie jest aż takie drogie. A to ja nigdy nie widziałem, żeby tutaj na przykład Wiedźmin z Kilofem cisnął, nie? Zawsze z jednym mieczem chyba jest, nie wiem jak to działa. Dobra, chciałbym, żebyś coś za mnie wykonał. A, to by było w takim razie na tyle. Przejdźmy od razu do tej głównej misji, która znajduje się tutaj. To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz, widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest, Temerczycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję, pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego, krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Jemu też coś skonfiskujesz? Nie wiem, tak ciężko powiedzmy. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się Gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. No dobra, w takim razie umowa stoi. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie Gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Muszę zebrać pewne zioło? Nie wiem, powiedzmy, że to jest niezbędne. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwszy słyszę, ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie, najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Więcej informacji o Gryfie jeszcze? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci? Czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie.
Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Nysław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek. Chociaż nieco dziwny. Dobra, więc to by było na tyle. To Mira i Mysław. Dzięki. Es zund, jak ten? Nie... Tutaj ten Wiedźmin sam próbował nawrzucać temu kolesiowi, ale nie wydaje mi się on jakiś super negatywny. Myślę, że nie był aż taki brutalny do tego wieśniaka, który tam przyszedł. Więc jest w miarę okej. Okay. Przywołać konia, wciśnij L, dobra. Kurde, co się dzieje z tym? Co się stało z tą bramą? Dobra, w każdym razie. Gdzie mamy teraz pójść? Mamy tutaj przeprowadzić wywiad z tym... z tymi wieśniakami, tak? No co się dzieje? Szybka podróż jest odblokowana. No dobra, to się bez wątpienia przyda, pomiń. Dobra, więc w takim razie chyba przejdziemy sobie tutaj pieszo, bym powiedział, ale gdzie jest ten... Jak go tutaj śledzić? W tą stronę. O, dobra, okej. Teraz można grać. Ta, pamiętam to, co się jakoś tutaj walczyło z dzikimi psami, jeżeli dobrze myślę. Mysław, witam serdecznie. Ty to jesteś ty chyba. Ty jesteś Mysław? Ten się zna na rzeczy, tak widzę. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Gdzie znalazłeś ciała? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. No dobra, powiedzmy, że tak. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Będę starał się tutaj grać w miarę przyjaźnie, jeżeli chodzi o te babę inne i zadusi, chłopa zabije dla osoby. Zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I strasznie cięte. Za późno, znów kogoś dopadły. No, czy już mamy walkę tak szybko? Zaraz, zaraz. O, dziki pies. Kurde, ten nasz sobie też tutaj radzi całkiem. Jak tutaj z łuku pocisnął. W sumie wszystkich na hitę robi. Kurde, jakie one ogromne jeszcze, nie? Jeszcze mocniejsze od tych guli, tego bym się nie spodziewał. Kurde, jak ja tutaj chodzę, nie? Dobra, i to by było na tyle. No w sumie ten zrobił tutaj większość, muszę przyznać. A że jeszcze będzie jakaś inna robota. I co mam teraz zrobić? Halo, halo, porozmawiajmy? O, patrzcie na to. No, z dzikimi psami nie ma tutaj... Znasz go? ...żartów. Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Dobra, zanim co? Nie wiem, czy mam tutaj powiedzieć tak? Zanim zobaczmy. Co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Dobra, nie naciskam, raczej nie będę tak robił. Nie naciskam. To jak? Pokażesz mi, gdzie znalazłeś tych nilfgaardczyków? Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele. To nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. No, trzeba przyznać, że koleś się tutaj zna na rzeczy, nie? Jeszcze więcej psów ode mnie tutaj załatwił. Mogę jakoś tutaj jeszcze bardziej biegać? Chyba nie ma takiej możliwości. No, jeszcze pamiętam te wszystkie... część tego gameplayu, ale niedługo już powinniśmy dojść do tego barona i to jest właśnie... taka główna pierwsza misja. No i wtedy zobaczymy, co się będzie działo. No, tutaj dopiero była walka. To tu.
Jeden leżał tam, pod pieńkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. No więc dobra. Jak sobie tutaj w takim razie radzić? Nie. Ja chcę tutaj sprawdzić. Kogoś w ogóle tutaj słyszę, jakieś tam... Może kolejne dzikie psy są na przykład. Jest ciemno, zakrzepuj kryi. Może więcej jakichś, nie wiem, szczegółów znajdziemy. Biwa? Proszę bardzo. A kogo ja tam słyszę? Jakieś dzikie psy są, nie? Przepraszam, butelki oni tutaj jakoś pili, nie? Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Przynajmniej zginęli po alkoholu. To nie aż taka zła śmierć. Ale to jest dziwne z tymi psami, nie wiem czy... powinienem ich tutaj jakoś załatwić? Nie, oni są o wiele dalej. Nie ma sensu chyba. Może znajdę jakoś więcej szczegółów w tym miejscu, nie wiem. Tak trochę średnio. A tutaj? Co my tutaj mamy? No dalej mamy tutaj cel, żeby coś znaleźć. Ale co? Kurde, to skomplikowane. A, jest więcej tych. Te ślady są starsze, ślady. I głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Czyli co, być może jakoś za niej pójdę? O, okej, jest ich więcej. Teraz wystarczy tutaj przeskoczyć, tylko którym to się robiło? Dobra, okej. Halo, halo, biegniemy? Tak jest. Mam tutaj więcej celów. Ta, tutaj do góry. To być może już tutaj będzie ten gryf, co o tym sądzicie? Kurde, gdybym potrafił się jeszcze tutaj... Come on! Okej. Chyba wszystkie przyciski tutaj przetrenowałem, nie? No, muszę się przyzwyczaić do tego sterowania, nie? Cały czas tutaj pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że da się to wszystko oglądać. Ej, come on, no! Przytrzymaj B podczas skoku, aby złapać się krawędzi. Dobra, czyli mam przytrzymać, a nawet nie było takiego... Do gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Czyli zaraz, ten gryf żyje? Zbadaj. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. No tutaj jeden gryf zginął. To ciekawe. Być może dlatego właśnie jakaś para była. Samica. I tamto jest wkurzony. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Obejrzyj rany. No dobra, zobaczmy. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść jak spała. Ten się tutaj zna. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. No dobra. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Czyli z pewnością jeden z najlepszych. Kurde, jaką to tutaj diagnozę wystawia, nie? Spotkałem był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. A i teraz mamy przesłuchać jakąś jeszcze inną osobę z tego co widzę. Zaraz. Gdzie my mamy w ogóle tutaj iść? Bo już się trochę pogubiłem, muszę przyznać. A, bo mamy pójść do alchemika, tak? No dobra, w takim razie... Kurde, ja cały czas zapominam, że trzeba przytrzymać to B. No tutaj skaczę zamiast tego, bez sensu. Dobra, więc witam alchemika. Dowiemy się czegoś tutaj? To jakaś kobieta wygląda jak Yennefer w sumie. Podaj mi dwugrot. To ten... Czerwony kwiat. No, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To gryf ją tak urządził? O kogo chodzi w ogóle? A, jakaś tutaj to pani gryf umiera. Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny?
Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi. Z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc, może. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Czyż jednak możemy jej pomóc jakoś tutaj? Nie wiem. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Temu akurat leży? Wydaje się być w miarę okej, koleś, nie? Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Czyli co, już nie da rady tutaj tej pomóc? Ja już miałem taką nadzieję. Aktualizacja zadania. Gdy jedno z twoich zadań zostanie zaktualizowane, po lewej stronie ekranu pojawi się stosowna informacja na ten temat. Jeżeli to zadanie nie jest aktualnie śledzone, możesz wcisnąć R, aby zacząć je śledzić. Czyli na łożu śmierci mamy nowe zadanie, tak? Śledzić zadanie. Z przyjemnością bym to rozwiązał. Co, brzuch cię boli? Możecie jakoś pomóc pani? Halo? Mogę porozmawiać z nią? A! Ja chcę porozmawiać, halo pani! To porządna wieś. Kurde, no niestety nie można tutaj rozmawiać z każdym, nie? Dobra, więc udało mi się dotrzeć na tereny tego szakłaku, ale... Jak się tutaj dostać? Być może muszę jakoś zanurkować, sam nie wiem. Dobra, w takim razie spróbujemy. Czy Wiedźmin potrafi pływać? Okej. Dobra, przytrzymaj X, aby zanurkować. B, aby nabrać powietrza. Wypłynąć na powierzchnię, dobra. Czyli tutaj mamy jakiś szakłach na dole, no dobra. A więc nurkowanie, halo, halo. Gdzie to się tutaj znajduje? O, jest jeden. Come on. Halo, zbieraj, panie. No nie, nie mam powietrza, come on. No czemu on nie potrafi zebrać? Ej. Jakie to jest dziwne. Dobra, czyli jedno jest. A, narać się z Wesemirem, czyli to jest jedna rzecz. Dobra, więc wynurzamy się. Czyli teraz wszystko śmierdzi jak nie wiem, podobno. Zrobiłem co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. No i proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Dobra, może się kiedyś nauczę, że należy tutaj przytrzymywać, nie będę tutaj skakał na ludzi. A więc... Witam serdecznie, Wesemirze. Walczymy z gryfem. Przyjąłem zlecenie. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? No mam informacje, mam szakłak, mam wszystko. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. I jest tylko gorzej.
Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam. Wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Czyli mamy tutaj we dwójkę cisnąć? Dobra. Nie ma co dłużej zwlekać. Chodź, rozejrzyjmy się, gdzie zostawić pułapkę. Ja już mam swój typ. Po drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie nam w drogę. Dobra, tam się widzimy. Dobra, czyli oddzielnie jakoś tutaj ruszamy, rozumiem. Ale bohater nie potrafi tutaj przejść, come on! Aby przygotować się do starcia z gryfem, stwórz eliksir Grom. No dobra, czyli trzeba jakoś tutaj w alchemię się zabawić. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak, gotowy? Ja bym wybrał tam, gdzie jest ten... Dobry wiatr wieje. Gdzie ci rycerze są wszyscy w tych koszarach. To by było najlepiej. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kaer Morhen. Trochę wcześnie na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kaer Morhen. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Może. Może w towarzystwie. To jest nasza pułapka? To i tak to stworzyli? A, czyli do tego Kaer Morhen, czyli do tego zamku trzeba będzie później jechać, dobra. Musi być gdzieś niedaleko. Chodź, przywitamy się. Czekaj. No, jeszcze kuszę mamy, no dobra. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Proszę, proszę, Hazard. Proszę, proszę. Sam grasz, a mi i chłopakom prawiłeś morały. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. No to będzie pierwsza walka z bossem. Come on. Czy wygramy? Dobra, może warto z tych... O kurde, jak on mi porobił! Dobra, skorzystajmy z tych wszystkich. Dobra, cofnijmy się, dobra. Ale nie wiem, czy ja tutaj dobre wybrałem te eliksiry, czy już to wszystko wykorzystałem. Jak sobie z tym kolesiem radzić? Z tej kuszy bym jakoś skorzystał, ale nie wiem jak. Silny atak. Wow, co on tutaj zrobił najlepszego? Dobra, ładnie go tutaj ciśniemy. Proszę bardzo. Wow, ale mi bije. Kurde, to nie jest aż takie proste. Butelka wody, butelka wody. Ucieczka z pola bitwy. Już tak tutaj oberwałem, naprawdę? Dobra, trzeba się tutaj zregenerować. No nie! Dobra, teraz się cofniemy. A on tutaj dużo ma życia jednak, nie? Być może skorzystam z jakiejś innej broni. Sam nie wiem. Dobra, kolejny chleb. Już chyba dwa chleby dzisiaj zjadłem, nie? Znaczy, w tej grze raczej. Wciśnij L, aby szybkie... Kurde, ale mi koleś robi, nie? O, mamy naszą kuszę, znakomicie. RB, aby strzelić z kuszy. To nie jest to. Ale to beznadziejnie wygląda. Zaraz zginę! Dobra, ten grom się może przydać. Kurde. A co jest z tym... z tą kuszą? Wybierz. Teraz RB chce strzelić, come on! Ile mam czekać? Ja tutaj muszę ogarnąć to sterowanie, już nie żyję totalnie. Gra jest ciężka! Pierożek niech mi pomoże. Winogrona. Ciśniemy sobie go, gdybym jeszcze tutaj w niego wcelował. No to nie jest jakoś zbytnio duży damage, muszę przyznać. O, dobra, oberwał.
O, ładnie go robimy, tak jest, come on. Może teraz się zakończy ta walka, come on. Wychodzi coraz lepiej. Przynajmniej tyle. Dobra, ładnie. Kurde, jeszcze... Co ja najlepszego zrobiłem? Ejże. Wesymir, poczekaj na mnie. Ja chcę go tutaj wykończyć. Ale no... Chyba nie wejdę już tutaj. Kurde, walka z bossem, a ja się tutaj bawię w takie rzeczy. Ej, co on najlepszego zrobił? Jestem ogłuszony. Poleciał jeszcze dalej. Nie? Dobra, może się zaraz tutaj zakończy ta walka, come on. O! Tak jest! Ruszamy na niego! On nie może tutaj uciec od nas. Kurde! Jak sobie z nim radzić? I znowu zaraz poleci. Dobra. Kurde, ale ja już tutaj zupełnie życia nie mam, ej! What the hell? Nie chcę już tutaj ginąć aż w takim momencie, nie? Dobra, ucieczka, ucieczka. Jak na razie chcę się tutaj zregenerować. Kurde. No nie, zaraz zginę. Come on, Wesymir, pomocy! A to jest ciężka jednak walka, nie? Ja się nie spodziewałem tego. No nie! Come on! Trzeba go porobić. Dobra, kończymy kolesia, come on, no! Wesymir! Ja nie mogę! No ja musiałem wszystko zrobić, uff! Kurde, jak Dark Souls, nie? Dobra, myślę, że jednak nie, ale nie ogarniam totalnie sterowania, będę musiał sobie tutaj poustawiać przyciski inaczej. Nieźle. To było ciężkie. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. No, chyba wiele. Na przykład? Na przykład? Cięcie w ósmą za bardzo markujesz. No, ale o tym później. Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Dobra, więc w sumie tutaj zakończę dzisiejszy epizod. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zostawiajcie lajki, suby, dzwonki, jeżeli tak. No i piszcie w komentarzach, czy interesuje was taka seria. Czy chcielibyście, żebym nagrywał kolejne odcinki z Wiedźmina. No zapewne większość osób już w to grała, albo ogląda jakieś inne serie na YouTubie. W końcu jest to gra chyba sprzed 5 lat. W 2015 wyszło, jeżeli dobrze pamiętam. A więc... Nie wiem, ale może chcecie sobie to wszystko jakoś przypomnieć, więc tak, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. No i w sumie to było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.